Hej, Suzy! Oho! Nie jest bezpiecznie używać swojego telefonu podczas jazdy. Owszem, wyglądasz pięknie, ale nie powie... O nie! Jesteście cali? Shimade! Mimo! Całe szczęście, Piklo! Suzy, teraz nadajesz się tylko do naprawy. Dobry pomysł, Piklo. Tom może naprawić Suzy w swoim garażu. Zadzwonisz do Toma? Hej, Tom! Mały Tomie, potrzebujemy waszej pomocy. Suzy miała mały wypadek. Czy mógłbyś ją sprowadzić do garażu i naprawić? Całe szczęście. Okej, ruszajmy! Już dobrze, Suzy. Tom zaraz zabierze cię do garażu i tam naprawi. Dziękujemy za pomoc, Piklo. Co o tym sądzisz, Tom? Dasz radę to naprawić? Doskonale! A od czego zaczniesz, Tom? A, nowy zderzak! Wygląda pięknie! Mały Tomie, jesteś najlepszym pomocnikiem. Od razu lepiej, prawda, Suzy? Pozostały tylko światła, prawda, Tom? Dzięki, mały Tomie. Pasują idealnie. Genialna robota, Tom. Suzy, wyglądasz jakbyś była gotowa. Coś jeszcze, mały Tomie? O, jaki miły prezent z twojej strony, mały Tomie. Suzy, to jest nowy telefon dla ciebie. Nim będziesz mogła robić zdjęcia, tylko nie podczas jazdy, okej? Uśmiech! Fantastyczne zdjęcie! Świetna robota, przyjaciele! Do zobaczenia później! Do zobaczenia w następnym odcinku!
Hej, dzieciaczki! Bardzo dzisiaj zimno na dworze, prawda? Mieliście świetny pomysł, żeby ogrzać się przy kominku. Mały Franku, stoisz bardzo blisko ognia. To nie jest bezpieczne. Uważaj, żeby się nie sparzyć. Mały Franku! O nie! Mały Franku, twoje koło się topi! No pięknie! Cała twoja twarz jest osmolona! Odsuń się, Frank, szybko! Musimy teraz naprawić twoje koło, mały Franku. Tylko kto to zrobi? Dobra sugestia, mała Kate. Poprośmy Toma Holownika. On będzie wiedział, co robić. Hej, Tom! Mały Frank potrzebuje twojej pomocy. Stał tak blisko kominka, że jego koło zaczęło się topić. Możesz go naprawić? Świetnie! Zatem ruszajmy! O nie, mały Franku! To nie wygląda za dobrze! Tom, zabierzmy małego Franka do twojego garażu i zacznijmy naprawę. Okej, mały Franku, zacznijmy od wymiany kół. Tylko jak to zrobimy? Haha, spokojnie, mały Tomie. Możesz to zostawić swojemu tacie. On się tym zajmie. Okej, Tom, a co teraz? Masz rację, potrzebujemy wody pod ciśnieniem, żeby umyć twarz małego Franka. Może tym razem mały Tom mógłby spróbować? Dalej, mały Tomie, to powinna być kaszka z mleczkiem. Haha, mały Tomie! Doskonale! Mały Frank wygląda znacznie lepiej! Jest coś jeszcze do zrobienia, Tom? Aha, masz niespodziankę dla małego Franka? Zobacz, mały Franku, to ciepła czapka. Dzięki niej nie będziesz musiał stać tak blisko kominka. Bardzo dziękujemy ci za pomoc, Tomie. Tobie też, mały Tomie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, Leo, co się stało? O nie... Twoje paliwo się wylewa. Czy przypadkiem w coś nie uderzyłeś po drodze? Nie wiesz? Dobrze, już się nie martw. Tylko poczekaj tutaj. Tom Holownik z łatwością to naprawi. Hej, Tom! Jesteś tu? Tom! Och, dzięki Bogu jesteś. Wygląda na to, że masz pracowity dzień. Leo, laweta, potrzebuję twojej pomocy. Chodź ze mną.
Aha. Tędy, Tom! Tom przyjechał, żeby cię uratować, Leo. Mhm. Dobrze. Bierzemy Leo do naszego garażu. Leo, chyba nie należy do najlżejszych pojazdów. Musimy szybko naprawić wyciek, zanim Leo straci całe paliwo. Aha. Świetnie, Tom. Dobrze ci idzie. I udało się. Tom, chyba musisz wrócić do formy. Idealnie. A więc, co myślisz, Tom? Tak, zbiornik paliwa Leo musi być załatany. Zgadza się, Tom. To właśnie ta dziura musi być naprawiona. To właśnie stąd wycieka paliwo. A więc co zrobimy, Tom? Zgadza się. Powinniśmy ją zalutować. Tylko uważaj, Leo może się trochę zagrzać. Świetna robota, Tom. Leo, wyglądasz teraz idealnie. Platforma Leo wygląda na starą i już zużytą. Co o tym sądzisz, Tom? Świetnie, wymieńmy ją na nową. Leo, zaraz otrzymasz nową platformę. Cieszysz się? Wow, coś już znaleźliśmy, ale ta jest odrobinę większa od poprzedniej. Aha. O nie, jak to teraz naprawimy? Aha, teraz rozumiem. Zamontujesz dodatkowe dwa koła. To genialne! Okej. Leo jest teraz w stanie przewozić jeszcze większe rzeczy. Myślę, że już wszystko jest załatwione. Co myślisz, Leo? Świetnie. O nie. Jak mogliśmy to przeoczyć? Masz rację. Powinniśmy zamontować dla Leo nowe reflektory. Czy te się nadadzą, Tom? Okej. A może te? Świetnie. Znaleźliśmy dokładnie takie, jakie będą pasować dla Leo. Wypróbuj je. Zobaczmy, jak działają. Świetna robota, Tom. Pa, Leo, szerokiej drogi. Świetna robota, Tom. Do zobaczenia. Tom, holownik. Cześć, Steve. Naprawiasz drogę?
Doskonale. Ale może powinieneś bardziej się skoncentrować. Upewnij się, że wykonujesz dobrą robotę. Steve, uważaj na tą oponę! O nie, Steve, czy wszystko w porządku? Dobrze, poczekaj tutaj, a ja zawiadomię Toma Holownika. Tom! Hej, Tom! Steve Walec miał mały wypadek podczas wyrównywania drogi. Czy możesz mu pomóc? Doskonale, Tom. Jedziemy! Cześć, Steve. Jak miło cię znowu widzieć. Tom już tu jest. Zaraz zabierze cię do garażu i tam naprawi. A więc będziesz musiał pociągnąć go od tyłu, ponieważ z przodu jest walec. Tak jest. Od czego zaczniemy, Tom? Masz rację. W jego walcu jest pęknięcie. On już nie może go używać. Czy masz jakiś zapasowy w swoim garażu? Okej. Który wybierzemy? Tak jest, Tom. Steve to duży walec. Potrzebuje dużego. Wyciągnijmy stary. I zamieńmy go na nowy. Proszę bardzo. Jak się czujesz, Steve? Co teraz, Tom? O nie! Mamy tutaj małe wgniecenie. Czy jesteś pewien, że to naprawisz, Tom? Doskonale! Ale jak? Przez Sawko? Wiem, że już wcześniej upróbowałeś, ale czy zadziała teraz? Masz rację. Musimy wypróbować. Dalej, Tom, ciągnij! Spróbuj jeszcze raz, tylko mocniej. Idealnie, Tom. Czy jest jeszcze coś, co możemy zrobić? Tak? Ale już nie ma żadnych uszkodzeń. Masz tu lupę? Do czego ona? Myślisz, że ta lupa pomoże Steve'owi lepiej widzieć na drodze? To świetny pomysł, Tom! Zaspawasz to? Lepiej załóż ochronne okulary. Steve, a ty lepiej zamknij oczka. Ta spawarka jest dość jasna. Proszę bardzo. I jak się czujesz, Steve? Co to takiego? Czy coś zobaczyłeś? Haha, Tom! Twój pomysł już działa! Steve właśnie odkrył, że nie umyłeś swojej podłogi dokładnie. Wygląda na to, że jest już gotowy w drogę. Dziękujemy ci, Tom. Zostawimy cię samego z miotłą, żebyś posprzątał tą podłogę.
pa wszyscy! Do zobaczenia później!